Hejeczka, hejeczka, witam Was w kolejnym vlogu. Nie nagrywałam jeszcze dzisiaj, przed chwilą nagrałam zakończenie do ostatniego vloga, bo w piątek tego nie zrobiłam, a ja już jestem dzisiaj po nagrywaniu. Nagrywałam dzisiaj dwa filmy, jeden to odpowiedzi na Wasze pytania, które mi zadawaliście na Instagramie, a druga rzecz to open box z torebką, którą sobie ostatnio kupiłam, i ten film pojawi się we wtorek, więc pewnie jeszcze będę się odnosić do tego filmu w tym vlogu. Bo jestem ciekawa, jakie będą komentarze, szczerze mówiąc. Jako, że nigdy takiego filmu nie było na moim kanale, a nawet kiedyś tam pokazałam jedną torebkę, jak sobie kupiłam też droższą, to no nie były za fajne komentarze, więc jestem ciekawa, co będzie, jak zobaczycie tą torebkę. Ale no to pewnie będę się później odnosić do tego, więc tak, dzisiaj zaraz już zjedliśmy i zaraz będziemy jechać na siłownię. Ja co prawda dzisiaj robię tylko interwały, ale chcę ponagrywać, chcę nagrać film z rozgrzewką przed treningiem na drugi kanał, bo często mnie o to prosicie i to też będzie dla mnie pomocne w przypadku współpracy z osobami online, więc chcę to nagrać. I tak, w ogóle dzisiaj mam znowu makijaż i teraz tak, na ustach mam, tu myślę coś chyba, bo jadłam, więc sorki. Na ustach mam Sephora Cream Lipstick numer 13 i słuchajcie, jest tyle tych nowych odcieni, że w ogóle nie mogę się zdecydować i będę musiała się w końcu przejść i coś wybrać. Ale widziałam w ogóle, że niektóre dziewczyny dostawały paczki z tymi pomadkami, więc zazdro. Ale sobie pójdę i wybiorę coś. Bo już jedna mi się, na pewno mi się podobał kolor 21. Ale chciałam go zamówić online, tylko że go nie było. Teraz już jest, więc muszę w końcu to zamówienie zrobić. Ale się bardzo cieszę, że w końcu wrzucili nowe kolory, bo przecież to jest tak... Ja od kiedy przecież mówię non stop Wam o tej pomadce, więc fajnie, że są nowe kolory. A na oczach mam cienie z Kylie, z tej paletki burgundowej i tutaj to takie połyskujące to jest cień z Colourpop, z tej takiej, wiecie, z tych pudełeczek w odcieniu Sequin. I podoba mi się mój makijaż dzisiaj. W ogóle wydaje mi się, że mam jakieś takie bardziej zielone oczy. A na paznokciach, jak będziecie się pytać, w ogóle to jest troszeczkę inny kolor niż ja myślałam. To jest Eveline Color Edition od 90. Jak widzicie, to nie do końca jest ten sam kolor, no ale niech będzie. To tyle w sumie z update'u. Odezwę się do Was pewnie potem. Siemka, jest właśnie niedziela, zaraz jadę na szkolenie. Dzisiaj mam cały dzień szkolenia na temat interpretacji wyników badań, więc już nie mogę się doczekać, ale odzywam się, bo chciałam Wam pokazać mój makijaż, bo pewnie później już będzie za ciemno i nie będzie dobrze. Dzisiaj cały makijaż zrobiłam paletą z Beat Cosmetics, tą Carly Bible. I tak właśnie wygląda makijaż. Piszecie mi, że mam ładne, więc chcę Wam pokazywać. Na ustach nie mam nic, bo nałożę sobie Carmex, bo i tak na tych szkoleniach zawsze jeszcze nie było ani jednego szkolenia, żebym tych ust nie poskubała, więc nie chcę później wyjść z taką plamą po pomadce, bo tutaj skubałam i mi się wszystko rozwiedzę. Więc mam tylko Carmex i ja już jestem gotowa. Za 5 minut wychodzę. I mój outfit, szybko Wam pokażę, mam tą kurtkę ze Stradivariusa pod spodem, to mam zawsze w momencie, kiedy mam bluzkę z dosyć wysokim stanem, a nie chcę za bardzo pokazywać dekoltu, więc ubieram to, bo tu fajnie tak zakrywa. To jest Shein, koszulka jest z Zary i mam te spodnie z dziurami też, mam też spodnie z dziurami z Zary i buty są z Dizzy, chyba tak. Więc torba już mam zapakowaną i idę. Jadę, znaczy się. To znaczy, nie mówię, znaczy się. Patrzcie, on okazał się na kompie. I on też. To byś jakiś zainteresowany. This definitely matches up with Canon's dual pixel autofocus system. Or the Samsung NX1s. And the A6300 has 425 focus point, so basically cover... Hejka, dzisiejszy make-up, który zrobiłam tylko po to, żeby zmyć po godzinie, ale zrobiłam zdjęcia i nagrałam dwa filmy na FitCapu, więc powiem Wam, mówię Wam o tym i nagrywam, bo często piszecie mi, że ładnie robię makijaże i że mnie częściej pokazywała, więc to robię. I tak, zacznijmy od tego, co mam na ustach, to jest ten lipstick z Colourpop w odcieniu Backup.
I on wygląda tak, ale bardzo podobny kolor to jest Emily Long Lasting Lip Pencil w odcieniu 215, bo to jest moja konturówka dzisiaj. A na oczach mam dwa cienie i to są cienie też z Colourpop, te takie wiecie, w słoiczku. Jeden to jest Party Time, a drugi to jest, nie pamiętam jaki, ale ten taki jaś, ten ciemniejszy to jest Party Time, a ten... Kurczę, teraz nie mam jak zobaczyć, ale to Wam powiem najwyżej później. Wrzucę Wam zdjęcie na Instagram, a to sobie zobaczycie. Teraz kończę już nagrywać, bo muszę się zwijać szybko na siłownię i muszę zmyć makijaż, muszę zrobić jedzenie, więc mało mam czasu. Kończę, ale pokazuję Wam mój makijaż. Ciekawe, czemu ty jesteś taki zmęczony. Tak już od pół godziny gdzieś się bawią. To był dobry skok. Dzisiaj już trzeci kurier. Misiaki już nie mogą przeżyć, bo za każdym razem są przerażone. I to są słuchawki, które zamówiłam Alanowi na walentynki. I to jest dokładnie ten sam model, który ja mam, tylko że te są czarne, a ja mam niebieskie. I bardzo Wam je polecam, bo też się o to właśnie często pytacie. Jakie słuchawki mam na treningu. One naprawdę, ten extra bass naprawdę jest extra bass, więc są naprawdę fajne, ale on wcześniej miał jakieś takie stare, też mu kiedyś tamte kupiłam, ale jeszcze no, nie znałam się w ogóle na słuchawkach, więc wzięłam takie, jakie myślałam. I w porównaniu do tych, no nie ma żadnej różnicy, bo w tamtych jak Alan słucha na maksa, to i tak wszystko słyszę, co się dzieje poza słuchawkami, a w tych już tego nie słychać, więc fajne. To sobie możecie zeskrinować, czy to nam zrobić i zobaczyć. I też nie są aż takie drogie, bo kosztują jakoś 200. Serio. Wyczesywałam właśnie pomarańczana i zajęło mi to gdzieś z pół godziny. I tyle z niego wyczesałam. On teraz się po prostu tak leni, że za każdym razem jak go czeszę, to tyle mniej więcej z niego wychodzi. A i tak jeszcze po podłodze latają takie, wiecie, kulki z jego sierści. No po prostu on teraz się tak leni. I też jak przyjadę mu paznokciami po brzuszku, czy tam po plecach, to też mi zostaje na paznokciach ta sierść, więc teraz muszę regularnie go czesać, jak zmienia tą sierść starą na tą szczeniakową, na tą dorosłą. Ale jestem ciekawa, jakiego będzie koloru, ale pokażę Wam teraz, ładnie wygląda, jeżeli się da pokazać. No pokaż, jak jesteś piękny, pięknie wyczesany. Zobaczcie ten kołnierz. Idealny. Widzicie? Pokaż. No pokaż, jaki jesteś piękny. No śliczny piesek. Ty też byłeś czesany, nie? Też jesteś piękny. To jest ściągnięte, bo ściągnęli, jak nas nie było, więc musimy to założyć. No piękny pomeranian. Tak? Jesteś pięknym pomeranianem? Jesteś. Hejka, wychodzę właśnie z uczelni, patrzcie, kto jest ze mną. Też się uczy. Ale też chodzi. Byłam na seminarium i słuchajcie, ankieta jest zaakceptowana, więc siądę i nie dzisiaj, ale siądę jutro może i wrzucę ją na neta. I byłabym bardzo Wam wdzięczna, gdybyście zechcieli mi ją wypełnić. Bardzo mi zależy, więc dam Wam linkę na dole albo tu, nie wiem, czy tu się da. Jak nie, to tu na dole i proszę. Będę mega wdzięczna, jak mi wypełnicie. Ankieta dotyczy współpracy, kreowania wizerunku marki na podstawie współpracy z blogerami modowymi. Więc temat taki troszeczkę, jeżeli mnie oglądacie, to trochę Wam bliski. Więc mam nadzieję, że znajdziecie chwilę czasu, żeby to... Chwilę czasu? Nie mówi się chwilę czasu. Znajdziecie chwilę, żeby mi to wypełnić. A mogę też wypełnić? Możesz. Hej, i znowu lecę na zajęcia, ale już ostatni raz. W ogóle wszystkie zajęcia w tym tygodniu już będę. Idę ostatni raz, bo później jest już sesja. I teraz też będziemy mieć zaliczenie. I troszeczkę się denerwuję, bo ma być pytanie. A ja nie miałam kiedy, żeby się uczyć. Teraz trochę poczytałam. Ale to tyle. Więc nie zdziwię się, jak nie zaliczę. Nie wiem, co będzie trzeba wtedy zrobić. No ale po prostu nie mam kiedy się uczyć. Bo teraz mam tyle pracy, że... No nie jestem w stanie i zobaczymy. Najwyżej pójdę jeszcze w sesji raz do Pana w
wtedy się już pouczę, bo w ogóle jak to ja nawet nie mam też co do studiów i nic nie notowałam, bo zrozumiałam, że nie będzie trzeba nic, że po prostu jak się będzie przechodziło, to będzie zaliczenie, ale chyba źle zrozumiałam i trzeba było notować, ja nic nie notowałam, więc nawet nie wiedziałam, czego mam się uczyć. Tak, więc jest fajnie. Później jadę na siłownię. Dzisiaj miałam nie ćwiczyć, ale że jutro idę znowu na te zajęcie na 5 godzin, może w tym razem się uda, to nie będę miała kiedyś na siłkę, bo wcześniej jeszcze będę musiała iść jeszcze raz na zajęcia, bo to są takie, że mam najpierw rano, później mam wieczorem no i nie miałabym po prostu kiedy iść, więc muszę tak zrobić. W ogóle słuchajcie, przyszła do mnie paczka z Color Pop znowu i teraz zamówiłam mniej i zamówiłam za najmniejszą cenę, jaką można było, żeby dostać darmową przesyłkę i nie płaciłam cła. Więc jestem mega szczęśliwa, zapłaciłam $50 za paczkę i nic nie musiałam dopłacać, więc super. Pokażę Wam, co dostałam, tylko jeszcze czekam na co innego i wtedy może też nagram taki open box i tak dalej. Więc lecę. Proszę bardzo, most Grunwaldzki. Standardowo ciekawe, czy mi się teraz telefon wyłączy, bo ostatnio właśnie jak nagrywałam, tak? To za każdym razem telefon mi się wyłączał z zimna, ale w razie co wzięłam powerbank, więc jestem ubezpieczona. Ale jest ładnie. Dobra. Koniec zajęć. Tylko byłam po wpisaniu oceny i spadam do misiaków do domu, ale dzisiaj ładnie. Czekała na mnie paczuszka i wchodzę, będę otwierać i będę znać, co tam jest. Sorki za mój wygląd, ale nie zdążyłam się w żaden sposób ogarnąć, bo nie nastawił Alan wczoraj nie nastawił budzika i obudziłam się tak, że tylko zdążyłam zjeść i musiałam już wyjść. I chcę Wam pokazać, co dostałam w tej paczce. Nie wiem, skąd ona jest, ale mam tu trochę rzeczy. Dobra, otworzę jedną rzecz i zaraz Wam powiem, skąd ona jest. Tutaj oczywiście mamy misia i drugiego piesełka, więc sprawdzę i zaraz dam Wam znać, skąd mam te rzeczy. Widzę, że jest trochę krzywo, ale nie mogę tego poprawić. Chciałam nagrać to inaczej, ale jak widzieliście, się nie dało. I chcę Wam pokazać zamówienie z Shein. Dawno takiego Wam nie pokazywałam, bo też trochę zajęło mi, żeby w końcu coś zamówić. I pierwsza rzecz jest w rozmiarze S. No i jak wiecie, ja ostatnio bardzo polubiłam takie ala welurowe klimaty. I to jest sukienka, która na razie mi się podoba. I ona, jak widzicie, właśnie jest taka ściągana na ramiona, ma być obcisła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, na razie mi się podoba. Kolejna rzecz jest w rozmiarze też S. Puszak, to jest misiek, sorry, misiek. I to jest, tutaj też papierek. I to jest też sukienka. Taka zwykła, prosta. Jak widzicie, dół jest zaokrąglony. I ona jest z dziurami. Dużo właśnie takich fajnych rzeczy jest teraz na Shein, więc na razie jest fajnie. Ta rzecz też mi się podoba, postaram się to Wam przymierzyć. Kolejna rzecz jest w rozmiarze też S. I to chyba też jest sukienka w ogóle. Kurczę, ile ja tych sukienek nabrałam. To jest też z takiego ala veluru. I ona już jest, jak widzicie, dosyć luźna. To będzie fajne do leginsów. Mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądać. Tutaj właśnie też są te sznurki. Ona jest na krótki rękaw, jak tutaj widzicie, jest podwinięte. Więc tak to wygląda. Tylko nie mogę patrzeć na siebie w ekranie, wyglądam tragicznie, no ale dobra. I ostatnia rzecz jest w rozmiarze one size. I gdzie to się otwiera? Taki w kolorze pudrowego różu. To jest trochę, on jest trochę podobny do tego z Zary, co mam, ale wydaje mi się, że mógłby być troszeczkę dłuższy. On jest, jak widzicie, dosyć krótki. I tu jeszcze jest skrócony delikatnie, bo jest taki
Więc zobaczymy, jak będzie wyglądać. Postaram się to przymierzyć. Ach, jeszcze jedna rzecz jest. Poproszę, jeszcze chcę tu być. I ostatnia rzecz jest w rozmiarze M. Aha, i to jest koszulka też z takimi dziurami. I to jest taka zwykła już koszulka, też wzięłam większą trochę, żeby była dobra do leginsów. To jest taka zwyczajna. Spoczko. Komuś tu się bardzo chyba to podoba. Tak fajnie się kopie w ciuchach. Pluszak. Pluszak. Cześć. Dobra, i to jest ta koszulka. Wiem, że nie każdemu będzie się podobać, ale mi się podoba, więc to jest najważniejsze, bo ja będę w niej chodzić i ona, jak widzicie, jest taka dziurawa i dobrze, że wzięłam M-kę, chociaż myślałam, że będzie jeszcze troszeczkę dłuższa. I tak wygląda z przodu. I z tyłu, jak widzicie, też ma dziury. Więc mi się podoba. Myślę, że do jakiejś takiej fajnej stylówki będzie wyglądała dobrze. I kolejna rzecz to ten sweter. Powiem Wam tak, nie jest zły, jak widzicie, rękawy ma długie, ale mógłby być trochę dłuższy, bo jak widzicie, on jest krótki. Tutaj widać właśnie to, że tutaj jest krótszy, tu jest trochę dłuższy. No z daleka nie wygląda to źle, ale nie wiem, czy to będzie mój ulubiony sweter. Chyba raczej nie, ale podoba mi się, że ma takie długie rękawy. No i z tyłu, jak widzicie, jest już zwykły. Więc tak wygląda. I kolejna rzecz. Ta podoba mi się tak trochę średnio, bo nie wiem, jakoś wydaje mi się, że dół wygląda tak słabo. Tutaj góra spoko, ale dół... Nie wiem, no i jak widzicie, jest dosyć długie. Ale tak wydaje mi się, że teraz jak nawet widzicie, że w ogóle strasznie mnie poszerza. Nie wiem, możecie sami ocenić, trochę wygląda koszula nocna. Ale materiał ogólnie jest spoko, wszystko jest ładnie wykonane jakościowo, ale jakoś chyba nie jestem przekonana do tego akurat. Kolejna sukienka. Wygląda tak, jak widzicie, jest dosyć krótka, ale z tyłu jest jednak trochę dłuższa, więc tutaj jest spoko. To, co mi się nie podoba, to to, że nie ma wcięcia w talii, więc jestem takim trochę pudełkiem. No i tutaj też tyłek mam opięty, ale tutaj jest za dużo materiału, by było tak. To byłoby dużo lepiej, ale chyba też nie jest złe. Tak na co dzień, albo do jakiegoś swetra, żeby zarzucić, żeby właśnie nie było tego z tyłu widać, to myślę, że byłoby spoczko. I to mi się podoba. Jest obcisła, bałam się, że tutaj będzie luźna, ale nie jest. I tak wygląda z przodu. Bok. I tył, na ile uda mi się pokazać. Tak wygląda. Więc jest fajne. Podoba mi się. I to myślę, że na walentynki. Chociaż teraz wygląda, jakbym miała tutaj taki brzuch gruby. Ale nie. To znaczy, jestem płaska. Ale myślę, że będzie fajnie wyglądało na walentynki. Do tego jakiś taki fajny choker. Ja wiem, że wielu z Was się nie podoba. Ale jakbym brała coś takiego. O, czekajcie, przytrzymam. Mi się chyba nie uda. O tak. No teraz tego nie trzymam za dobrze, ale może by wyglądało to fajnie. Jakiś pomysł na walentynki jest. Aha, i tu nawet widzę, że w sumie można zrobić... Świetnie. Że można zrobić tak, że oddać sobie ten ramiona tak. To już jest tak trochę bardziej zachowawczo. Dzisiaj trochę pokombinowałam z maseczką i powiem Wam, jak ją zrobiłam, bo robiłam ją z proszku. I żeby ją zrobić, użyłam dzisiaj właśnie tej maski. To jest Mokos Błoto z Morza Martwego, którą kupiłam na Minty Shopie. Zmieszałam ją zmieszałam go, bo to błoto. Z potrójnym kwasem hialuronowym z zrób sobie krem i jeszcze dodałam frakcję olejową masła shea i to wszystko zmieszałam jeszcze z wodą i właśnie coś takiego mi się zrobiło i od razu muszę Wam powiedzieć, że to świetnie sprawdza się też do zmywania pomadek matowych, bo dzisiaj sobie testowałam nowe pomadki i nałożyłam krople na usta i bez problemu się wszystko zmyło, więc
Polecam też. Wiem, że wszystkie oleje, ale to fajnie się sprawdziło. Co pluszak? Oj, a tu Misiu jeszcze jest. Misiu też chciałby wejść, tak? Dobrze. Oj, jak ty chcesz wejść.